Drogi, budowa, remonty i utrudnienia komunikacyjne są bolączką nie tylko zarządców, samorządowców, ale i mieszkańców, którzy codziennie przemieszczają się do pracy, do szkoły czy sklepów. To temat, który wywołuje skrajne emocje i jest najczęściej poruszany podczas spotkań mieszkańców z władzami, w pismach kierowanych do urzędów czy forach internetowych. Stan, w którym wszyscy poruszalibyśmy się po równych asfaltowych drogach, jest raczej nie do zrealizowania. Rok 2019 w Sanoku nie należał do najłatwiejszych pod względem komfortu przemieszczania się. Remont krakowskiej, piastowskiej czy budowa obwodnicy. Wszyscy odczuliśmy te inwestycje na własnej skórze. W ciągu półtora roku przebudowano 66 dróg gminnych, to jest 92 km i utwardzono około 3 km dróg, wykorzystując niemal 1500 ton materiałów wtórnych. Na przebudowę i remonty dróg z budżetu miasta wydano ponad 24 miliony złotych. Obecnie nie zwalniamy tempa. Pomimo panującej pandemii realizowane są remonty ulic Tysiąclecia i Pomorskiej. Budujemy łączniki do obwodnicy od ulicy Łany i Ronda Beksińskiego. Pozyskaliśmy wsparcie z Funduszu Dróg Samorządowych na budowę ulicy Stawiska. Na liście rezerwowej do remontu znalazły się ulice Poprzeczna, Krasińskiego i Sadowa. Druga część obwodnicy Sanoka jest w rządowym programie budowy 100 obwodnic. Zyskała głównie Dąbrówka, a co za tym idzie wizytówka Sanoka. Kierowcy wjeżdżający do miasta od strony Rzeszowa czy Krosna poruszają się po nowym asfalcie. Przez miasto przejeżdżamy bez większych komplikacji, nawet w godzinach szczytów. Pozostaje liczyć na dalszy rozwój infrastruktury drogowej w Sanoku i aktywne pozyskiwanie środków zewnętrznych, bez których budżet miasta nie udźwignie kosztów remontów i budowy.